Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Damian Chen, a oglądają Państwo kanał o moim życiu w państwie środka, kanał Made in China. Wczoraj na kanale były wyniki konkursu. Jeszcze raz gratuluję szczęściarzowi. I mówię o tym, ponieważ chcę wskazać, że inwestuję w kanał z własnej kieszeni, rozdaję nagrody widzom i nie są to tanie rzeczy. Chcesz importować produkty i usługi z Chin, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Skorzystaj z usług Smart China, specjalistów w zakresie importu i eksportu. A gdy ogłosiłem zbiórkę na dronka dla mnie, pod pierwszym filmem, w którym puściłem taką informację, zauważyłem dużo krytyki. Jak śmiem coś takiego robić? Ja, wielki biznesmen, codziennie wysiadający złote jaja, nawet moja koleżanka z Chin, Kasia, pozdrawiam Cię serdecznie, Kasiu, kilka razy prosiłaś mnie, żebym pozdrowił Cię w filmie, także przyszła ku temu okazja, krytykowała mnie, że nie wypada coś takiego robić, że powinienem sam inwestować z własnej kieszeni w mój kanał na YouTube. Zatem jeszcze raz, Kasiu, buziaczki z Zhongshan. Dobra kobieta, ale często mamy odmienne zdanie w różnych kwestiach. Ja inwestuję w mój kanał. Całe zaplecze techniczne. Dwa mikrofony, program do montażu filmów. Lampę ostatnio kupiłem specjalną. Właśnie z myślą o YouTube. Domena damianchen.pl też za darmo. Nie wisi. Co tam jeszcze? No, telefon. Koniec kwietnia, początek maja, wymieniłem telefon. Nie potrzebowałem zmieniać smartfona, miałem Xiaomi Max 3. Bardzo fajny telefon, spełniał wszystkie moje potrzeby, wymagania, ale niestety filmy kręcił mizerne. Ja Max 3 nagrałem sporo filmów, po prostu no jak nie masz co chcesz, to używasz co masz. Ale widziałem, że te filmy, jakość tych materiałów wideo odstaje od przyjętych standardów na YouTube. No i niestety trzeba było poczynić inwestycje. Słuchajcie, są też inne inwestycje, których widz normalnie nie widzi. I tutaj dobrym przykładem jest wczorajszy film prezentujący samochód BYD Han. Ponieważ ten 14-minutowy film nagrywaliśmy 3 razy. Pierwszy raz to było tutaj u mnie w mieście Zhongshan. Właściciel samochodu przyjechał z rodziną na gorące źródła w Zhongshan i planowaliśmy właściwie jeden dzień poświęcić na to nagranie. Niestety, dzień wcześniej było pięknie słonecznie, dzień później było słonecznie, a akurat w dniu, kiedyśmy umówiliśmy, przez cały dzień była szaruwa, było ciemno i padał deszcz. Wiecie, ja zawsze staram się nagrywać materiały gdzieś w drodze czy w wolnej chwili, tak aby jednak przeoszczędzić ten zainwestowany czas, no i również pieniądze. Ale niestety w tym przypadku tak nie wyszło. Nagraliśmy dosłownie parę minut materiału do momentu, przy którym stoję przy masce. Chociaż ja staram się doszukiwać często nawet pozytywnych stron w takiej negatywnej sytuacji. No i w tym przypadku powiedziałem do właściciela, słuchaj, zatrzymajmy się na chwilę i rzućmy okiem na lampy. Jak się prezentują lampy właśnie w takiej, no szaruwa była, ale jednak deszcz padał i w takiej sytuacji światło też troszeczkę inaczej się zachowuje. No i fajna scenka wyszła, którą możecie zobaczyć w tym filmie. A drugie podejście, drugie nagrywanie mieliśmy pod hotelem. No nie mieli za dużo czasu, tam z 20 minut, pół godziny. Może kręciliśmy ujęcia, jak samochód przejeżdża i to też widzicie w filmie. No i trzecie podejście to już było tydzień później u Łukasza, który mieszka 150 km ode mnie. 150 w jedną, 150 w drugą, opłaty autostradowe. Myjka, bo tak sobie wymyśliłem, że jeżeli ktoś oferuje mi samochód za darmo, to chociaż wypada wysłać go na myjkę ręczną. No i łącznie chyba 200 czy 250 zł na ten jeden filmik pękło. A monetyzację, proszę Państwa, mam wyłączoną, także nie ma co liczyć na pieniążki z YouTube'owych reklam. Zresztą nawet jakbym miał ją włączoną, ja to średnio z takich filmów wyciągam 5 dolarów, 3 dolary. No takie to są stawki niestety na YouTube. Mnie bardzo zależy na tej monetyzacji, aby ona wróciła, ponieważ jeżeli YouTube nie zarabia na filmach, to i też ich nie promuje, dlatego mam bardzo przycięte zasięgi. Ja nigdy nie chciałem reklam na moim kanale, ale przeczytałem w jednym artykule, że jak nie masz reklam, to i nie masz widowni. Dlatego uruchomiłem te reklamy i okazało się, że mieli rację. Słyszałem takie opinie tutaj jeszcze w kontekście zrzutki na drona, że no Damian, ale przecież masz tutaj reklamę Smart China, masz firmę. No mam. No mam i powolutku do przodu, rozwija się.
Jaki to ma związek ze sprawą? Słuchajcie, no ja sobie w życiu radzę. No, myślę, że taki średniaczek jestem, jak większość ludzi. Mówię, powoli do przodu, na jakieś podstawowe rzeczy w życiu starcza, na utrzymanie rodziny, ale no to nie ma związku ze sprawą, tak? Ja tu nie zamierzam się ludziom tłumaczyć z mojej sytuacji materialnej. Co na pewno mogę powiedzieć, to ja nie jestem Rockefellerem. Ludzie mają mylne wyobrażenie o cudzoziemcach mieszkających w Chinach, o Polakach mieszkających w Chinach. Jak słyszymy, że ktoś mieszka w Chinach, to o panie, to nic, tylko pewnie całe dnie siedzi w wielkim skórzanym fotelu, odlicza kasę i odpala cygara. I niestety muszę wam powiedzieć, że tak nie jest. My świadczymy usługi, my jesteśmy człowiekiem pośrodku. Ktoś chce zakupić na przykład towar z Chin. Kontaktuje się z nami, my wyszukujemy dostawców, sprawdzamy, czy nie są to oszuści. Pomagamy w negocjacjach, rozwiązujemy różne problemy, aranżujemy wysyłkę. My nie handlujemy towarami, to tylko są usługi. Największe pieniądze ma fabryka oraz importer, który sprzedaje te towary w miejscu przeznaczenia. Ale dystrybucja to jest bardzo ciężka charuwa. Wiecie, między Chinami a Polską jest spora różnica, że tak powiem, językowa, bariera językowa, kulturowa, mentalna. I to wszystko potrafi doprowadzać do różnych konfliktów, nieporozumień, sprzeczek. Mało tego, jeżeli ktoś koniecznie chce osobiście wybrać się do Chin, a teraz to jest, jak wiemy, utrudnione, ponieważ granice są zamknięte, ale powiedzmy, że chce wybrać się, a często mamy takich klientów, no to czeka go opłata biletów lotniczych, hotelu, no całego pobytu na miejscu, do tego 20 godzin lotu w jedną stronę i w drugą stronę w puszce powietrznej. To różnie bywa w zależności od tego, w które miejsce lecimy, ile mamy tych przesiadek. I jetlag, czyli zmęczenie związane z różnicą czasową. No wstajemy rano i chcemy iść spać, tak? Albo w nocy nie możemy spać. W ogóle myślenie nam siada. Mało tego, przez te kilka lat w branży zdarzyły mi się też sytuacje, kiedy klient przyleciał do Chin na tygodniowy biznes trip i ponad połowę tego tygodnia spędził na kiblu, ponieważ żołądek mu się nie zgadzał z chińskimi przyprawami. I dlatego ludzie wolą zostawiać te sprawy w naszych rękach, ale na zdrowy rozum nasze usługi po prostu nie mogą kosztować krocie, ponieważ inaczej nie opłacałoby się z nich korzystać. A tutaj tych rączek, które muszą zarobić po drodze, czasami jest sporo. Fabryka, Damian, importer, hurtownia i sprzedawca detaliczny. Wracając do YouTube, ja często pomagam innym moim kolegom YouTuberom. Nawet nie lubię słowa pomagam w tym przypadku. Myślę, że bardziej odpowiednie byłoby wyrażam moją wdzięczność. A i zwracam waszą uwagę na to, że ja dla siebie też przez te dwa lata jestem na YouTube. Od ponad roku dosyć intensywnie rozwijam kanał. Nagrałem ponad 100 filmów i nigdy nie prosiłem o jakiekolwiek pieniądze na mój użytek. Co najwyżej chyba 2 albo 3 razy zwracałem Państwa uwagę, prosiłem o zbiórkę dla osób potrzebujących. Ale ja w takich zrzutkach dla YouTubera, na potrzeby YouTubera nie widzę absolutnie nic złego. Tutaj taki przykład wam podam. Mam kolegę, który jest emerytowanym amerykańskim żołnierzem, także otrzymuje od Państwa emeryturę. Nie wiem ile, ale podejrzewam, że nie mało pieniędzy. Mieszka on teraz tutaj u nas w mieście Zhongshan. Na uniwersytecie dodatkowo pracuje jako nauczyciel angielskiego i myślę, że na tej posadzie ma może z 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, albo i nawet więcej. Dodatkowo prowadzi kanał na YouTube, na którym to niemalże co odcinek zachęca do wsparcia na stronie Patronite. To jest strona, na której można wspierać różnych twórców, regularnie wspierać co miesiąc na zasadzie abonamentu. Zachęca do przelania paru groszy, to się nazywa wirtualna kawka albo wirtualne piwko. I ja nie widzę w tym nic złego. No chociażby zarabiał nawet 1 000 000 złotych miesięcznie, ale robi coś fajnego na YouTube, ja z wielką przyjemnością postawię mu kawkę. Wracając do zrzutki na drona, którą ogłosiłem. Dron kosztuje 2400 zł. Jest to producent Fimi. Nie jest to DJI, który jest najpopularniejszy na YouTube z tego co widzę, który kosztuje ponad 1000 zł więcej. Jest to chyba
wydaje mi się, że w filmie to jest najtańszy możliwy dron, który nie jest zabawką, który pozwoli zrobić fajny materiał na YouTube. I według mnie 2400 zł na latającą kamerę to jest dużo. W moim systemie wartości ja uważam, że to jest spora kasa na urządzenie tak proste i uważam, że nie stać mnie na tego typu wydatek i dlatego uśmiechnąłem się do widzów. Proszę Państwa, czy można rozwijać vlog na YouTube bez drona? Oczywiście, że można. Umieściłem na kanale, za darmo opublikowałem na kanale ponad 100 filmów. Można pojechać na przykład nad morze, tutaj gdzieś wrzucę Wam link, pojechać nad morze i pokazać widzowi kawałek plaży, wodę, zamiast pięknego wybrzeża z lotu ptaka. Można pójść w góry na spacer, na hiking, też tutaj gdzieś zachęcam do obejrzenia, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. I zamiast zaprezentowania pełnego majestatu gór, pokazać drzewa. Można też nawet nagrać, wydaje mi się, że bardzo fajną recenzję sportowego, eleganckiego chińskiego samochodu. Bez prezentacji go w trakcie jazdy na drodze. Bez pokazywania go w ruchu na drodze. Ale z dronem myślę, że byłoby fajniej. Nie mając drona, możemy też czasami znaleźć jakąś alternatywę. Taką alternatywą w Chinach potrafią czasami być, proszę Państwa, dachy. Nie wiem, czy widać. Znajdujemy się na 34. piętrze. Jednakże infrastruktura nie zawsze sprzyja. Pojawiły też się sugestie, komentarz, jaki widziałem pod jednym z filmów, że ja przecież powinienem skontaktować się z producentem dronów, aby ten wysłał mi takiego na użytek własny. No i oczywiście zrobię mu przy okazji reklamę. Tak, rzeczywiście w ten sposób działają inni youtuberzy, ale to są wielcy youtuberzy, którzy mają dużą ilość subskrypcji. Jeżeli chcecie mi w tym pomóc, to bardzo proszę, zasubskrybujcie kanał, ponieważ ponad 60% widzów nie subskrybuje kanału. I w tym miejscu myślę, że proszę Państwa, już zakończymy dzisiejszy mój krzyk nerwicy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tam rzucili troszeczkę grosza i widziałem, że tam już wpadło co nieco pieniążków na tą zrzutkę. Nic na siłę. To nie jest zbiórka ratująca życie. Jeżeli śledzicie mój kanał, uważacie, że człowieku robisz fajną robotę, podoba mi się to, co robisz, dorzucę Ci dziesiątaka na tą Twoją pasję, no to bardzo dziękuję. Jak nie, no to nie. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zaijian.